2 miliardy złotych. Tyle trafi na 3 projekty strategiczne dla województwa śląskiego. Pieniądze z funduszy europejskich wesprą zakup 26 składów pasażerskich, rozbudowę zaplecza technicznego kolei śląskich, a także wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego. Paweł Jędrusik. Dla pasażerów ma być bardziej komfortowo, nowocześnie i przede wszystkim ekologicznie, bo będzie to tabor niskoemisyjny. To są pieniądze na te potrzeby najbliższe dla mieszkańców. W tym przypadku są kwestie związane z transportem publicznym, z koleją. W związku z czym liczymy na to, że atrakcyjność tych przewozów kolejowych się w województwie poprawi. Ta oferta cały czas jeszcze jest w kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, w kontroli uprzedniej, ale Zarząd Kolei Śląskiej wybrał do dofinansowania. Koleje Śląskie przeprowadziły ten przetarg, a więc czekamy już tak de facto na ostateczne decyzje administracyjne. W ramach inwestycji rozbudowane ma zostać także zaplecze techniczne spółki Koleje Śląskie. Część pieniędzy będzie również przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców.